Kazanie świętego Cezarego z Arl, biskupa. Umiłowani bracia, dzięki dobroci Chrystusa obchodzimy dziś z radością i weselem rocznicę poświęcenia tej świątyni. Prawdziwą jednak i żywą świątynią mamy być my sami. Niemniej jednak chrześcijanie słusznie obchodzą uroczystość macierzystego kościoła, bo wiedzą, że w nim dostąpili duchowego odrodzenia. O ile bowiem przez pierwsze narodzenie byliśmy naczyniami zasługującymi na gniew Boga, o tyle dzięki drugiemu staliśmy się naczyniami miłosierdzia. Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas śmierć, drugie powołało na powrót do życia. Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. A jeśli uważniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy, zrozumiemy, że jesteśmy żywą i prawdziwą świątynią Boga. Bóg mieszka nie tylko w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, nie tylko w domu uczynionym z drzewa i kamieni, ale przede wszystkim w duszy, stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Tak właśnie mówił święty Paweł Apostoł: Świątynia Boga jest święta, a Wy, Nią jesteście. Chrystus przyszedł i wyrzucił szatana z naszych serc, aby przygotować w nas świątynię dla siebie. Ile tylko potrafimy, starajmy się z jego pomocą tak postępować, aby z powodu złych czynów świątynia ta nie doznała szkody. Kto bowiem źle postępuje, wyrządza krzywdę Chrystusowi. A zatem, jak już powiedziałem, zanim Chrystus nas odkupił, byliśmy mieszkaniem szatana. Potem dostąpiliśmy łaski, aby stać się mieszkaniem Boga. Bóg bowiem zechciał uczynić w nas mieszkanie dla siebie. To też najmilsi. Jeśli chcemy obchodzić w radości rocznicę poświęcenia świątyni, nie wolno nam złymi czynami rujnować w sobie żywych świątyń bożych. Powiem tak, aby wszyscy mogli zrozumieć, jakim chcemy oglądać Kościół, ilekroć doń przychodzimy, tak też powinniśmy. Przygotować nasze dusze. Chcesz, aby Bazylika była piękna? Nie zaśmiecaj swej duszy brudem grzechów. Jeśli chcesz, aby Bazylika lśniła blaskiem, pamiętaj, że i Bóg pragnie, aby twoja dusza nie była mroczna. Niechaj, jak mówi Pan, tak świeci w Was światło dobrych czynów, aby uwielbiony był ten, który jest w niebie. Podobnie jak Ty wchodzisz do tego oto kościoła. Tak Bóg pragnie wejść do świątyni twej duszy. Zgodnie ze słowami obietnicy, zamieszkam i będę chodził pośród nich.